Nazywam się Julian Bornikowski. Urodziłem się 2 lutego 1937 w miejscowości Laskownica Wielka, powiat Wągrowiec. Właściwie to tego okresu w tej Laskownicy to ja dużo nie pamiętam, bo nie wiem, w którym roku ojciec podjął pracę właśnie na tym majątku w Zalesiu. U właściciela tego majątku, który się nazywał, ten Niemiec się nazywał Ross. Ross się nazywał. Miał za syna, imię było Otto. Otto. No i ojciec tam w zawodzie kołodziejskim pracował. Była warsztat kołodziejski i kuźnia zaraz była na środku tego majątku. A to myśmy gdzieś w 1941 roku myśmy się znaleźli w Zalesiu. Właśnie pamiętam, że rozpoczęto budowę drogi między Zalesiem a Szaradowem. To była polna droga. I tą drogę rozpoczęli budować właśnie między Zalesiem a Szaradowem, ale piasek zwozili tymi rolkami na szynach metalowych. To znaczy piasek zwozili na tą drogę i układali kamienie. A kto tam pracował na tej drodze, to rodzice zawsze mówili, że to pracują Żydzi. I oni układali takie tłuczeń, taki kamień tłuczony, no, to układali w tym piasku, a mieszkali w takiej stodole w Szaradowie, obok cmentarza. To pamiętam, że cmentarz w Szaradowie jest. Ten cmentarz służy dla wioski Zalesie i Szaradowo. A osobny cmentarz był tego właściciela majątku w lesie. I tam była niemiecka rodzina kilkupokoleniowa. Pamiętam, że tam były różne grobowce. To był cmentarz ogrodzony wysokim murem z cegły czerwonej. Tam często chodziliśmy, bo tam żeśmy chodzili na jagody, na maliny i tam na ten cmentarz byśmy zaglądali. Co do budowy tej drogi, to pamiętam, że moja mama gotowała ziemniaki w takim kociołku, a później mnie wysłała, żebym ja zanosił na tą drogę, gdzie ci Żydzi układali ten kamień. I oni dopadali i momentalnie tego nie było. Tak jak mówiłem, mieszkali w stodole. I było często słychać, bo to mogło być gdzieś około 1,5 kilometra, było często słychać tam w tej stodole jakieś krzyki. Albo ich Niemcy bili, albo oni między sobą, to mi trudno powiedzieć, ale to się odbywało przy ogromnym krzyku. No. I to myśmy słyszeli, bo rodzice też wychodzili przed dom i to było słychać, nawet to było widać tą stodołę, bo myśmy mieszkali takim jakby na samym narożniku tych budynków, familioków tych, nie? Taki pokój mieliśmy z kuchnią tylko. No. Ale to dokładnie pamiętam, jak ci Żydzi, jednak to musieli być Żydzi, bo rodzice tak nas informowali, że to są Żydzi. I wiem, Później już po wojnie się właściwie dowiedziałem, że ten w moim, tym domu rodziców był jakiś kontakt z tymi Żydami, że ktoś tam przyjeżdżał do rodziców, do tego domu i coś było przekazywane, jakieś listy tym Żydom. A ja to zanosiłem na tą drogę, oprócz tego jedzenia, nie? Bo zawsze mnie tam wysyłali, bo ja tam wszędzie, w wszystkich kątach zawsze łaziłem, to mnie mama zanieść tam, nie? No, a to było jakieś 50 metrów, ten nasz dom, od tej drogi. No, tych Żydów mogło być, ze 30 osób mogło być. No, ze 30 osób mogło być, bo to, że jedni rozsypywali piasek, drudzy układali, ubijali ten kamień, a wozili z lasu, z takiej górki wozili ten piasek tymi rolkami na tą drogę, nie? No bo z tego pamiętam, jak pchali to do góry, dwóch, trzech pchało tą rolkę do góry po ten piasek. Myśmy czasami już po zakończeniu, to znaczy dziennej szychty, jakoś tam żeśmy i próbowaliśmy na tych rolkach zjeżdżać do tej drogi, nie? To było niebezpieczne, ale jak to chłopaki, no. Ja to tyle pamiętam, jak z Szubina przyjechał na rowerze gestapowiec i moją mamę strasznie bili. Dlatego bili, bo ktoś naskarżył, że moja mama nie poszła zbierać ziemniaków na pole. A było nas już ten czas pięciu nas było, no tak. No bo brat, czterech, a brat się urodził w Hałodni, najmłodszy. Ale ja siedziałem w kuchni, jak ten gestapowiec wszedł, to tylko mnie się zapytał, was ist Mutter, to pamiętam. I mamę wyciągnął z pokoju i strasznie bił. I pamiętam, że ojciec te rany na plecach czymś tam smarowali. No, ale była strasznie pobita, no. Takim tym szpicrutom, jak to mówili, nie? Jak to na koniu się jedzie, to taką szpicrutą ten Niemiec, ten gestapowiec bił. A do domu ktoś tam przychodził. Ktoś pamiętam, ale to już to się dowiedziałem o tym już po wojnie, jak już mieszkali w Pile, bo ktoś tam się coś dowiadywał właśnie w tej sprawie, o tym kontakt z tymi Żydami, bo jakiś tam list mama miała przekazać do tych pracowników tej drogi, ale ten list jakoś się uchronił i podobno później była rewizja gestapo, bo ktoś doniósł, że u nas jest jakiś kontakt. To dopiero mi to ojciec po wojnie, bo ojciec należał do takiej tajemniczej właśnie Armii Krajowej Podziemnej. Bo wieczorami ja się pytałem już po wojnie, ojca pytałem się, a czemu żeście wieczorami wychodzili do lasu? I ojciec mi dopiero w chwili jak ten tam mówił, bo myśmy mieli zebrania Armii Krajowej. W Szubinie był obóz niemiecki właśnie. Był w Szubinie i nie wiem, który to był rok, ale pamiętam, że to jeszcze żniwa nie były, jeszcze żyto było duże. I ten żołnierz angielski, bo później się okazało, że to był Anglik, i on z tego Szubina lasami i przez te pola, które jeszcze w tym życie, przeszedł do tego Zalesia pieszo. I do mojej mamy przyszedł, bo ten domek był, mówię, tak jak gdyby na odludziu. I wszyscy jak się kierowali, to zawsze do naszego domku. Nie? I ten Anglik po wojnie podobno przyjechał, że on jednak to przeżył, bo mama go nakarmiła, dała mu buty, a on zostawił takie sandały ojcu. Bo już w tych sandałach nie mógł chodzić, więc mama mu dała jakieś buty i on z powrotem ruszył w kierunku, prawdopodobnie w kierunku Bydgoszczy. W każdym razie, że po wojnie w Gazecie Pomorskiej, to nie wiem, czy ten pamiętać się nazywała Gazeta Pomorska, było opisane to wydarzenie, że jakiś pilot przyleciał z Anglii do Bydgoszczy i przyszedł do tego domku, ale myśmy już tam nie mieszkali. Ojciec się o tym informacji dowiedział dopiero po 3 miesiącach, jakąś Gazeta Pomorska. No i to wyczytali. Ojciec pojechał do Bydgoszczy, do tej redakcji, ale oni powiedzieli, że ten żołnierz już odleciał z powrotem do Anglii. To tyle pamiętam. Ktoś zdradził nas i ojciec później przez gestapo został aresztowany i przebywał w jakimś obozie w Inowrocławiu. Prawdopodobnie, że za Żydów, nie? Bo mama pomagała Żydom jeszcze w inny sposób. Taka rodzina, to trudno powiedzieć, żydowsko-niemiecka, ale kobieta, która miała 8 dzieci, narodowości żydowskiej, a męża była Niemcem, który był na froncie. I ta kobieta z tymi 8 dziećmi mieszkała nad Gorzelnią. Tam jest w Zalesiu Gorzelnia. Po takich schodach się szło do tego mieszkania i tam ta kobieta z tymi dziećmi mieszkała. I moja mama tam jej pomagała, żeśmy zanosili jedzenie tam tym dzieciom. No i później żeśmy się nawet kolegowali trochę. No. Ale wiem, że ona była pochodzenia nie żydowskiego. No. A dlatego ją tam ten właściciel tego majątku ją przyjął, bo to był Niemiec, ale on dbał o swoich pracowników, czyli ci, co mieszkali w tych familokach, byli pracownikami. I to mi ojciec po wojnie opowiadał, że nikt nie był z tego tytułu przez Niemców aresztowany. Że ten Niemiec ich chronił, ten Ross, że on ich chronił właśnie i nie pozwalał, bo pamiętam jak on na polowania wyjeżdżał, co ten Niemiec nie, ojca zabierał zawsze i mu układał te zabite zające na wozie tak, no. W każdym razie z tej wioski nikt nie był jak gdyby ukarany. Ale moja mama była strasznie powita, to pamiętam. Miała takie te bruzdy, no tak jak mówię, taka szpicruta, którym po plecach bił, nie? I z tym bólem musiała iść w pole i zbierać ziemniaki. Ale mówię, że ten Niemiec Ross, on dbał o swoich pracowników. Nie był tu Niemiec, bo nawet całą wioskę wszyscy musieli jeździć na badania do Szubina. To jeszcze pamiętam, że ubrali nas w takich papierowych jakichś mundurkach, kobiety i dzieci. I czy to oni robili prześwietlenie, to nie pamiętam, ale pamiętam, że w tym szpitalu w Szubinie tam byłem, no. Przeciwko temu Niemcowi, już o nazwisku właścicielowi tego majątku, co się nazywał Ross, to ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Jego wioski po prostu nikt nie zginął. No, a gestapo przyjeżdżało. Pamiętam, na rowerach przyjeżdżało i czasami urządzali sobie ci młodzi, bo ja jako dzieciak pamiętam, że w jakiś między dwoma budynkami, jak to mówili, w szczycie sobie urządzali nawet potańcówki. Ktoś tam na akordeonie grał, a później gestapo przyjechało, rozpędziło i ja ze strachu położyłem się, uciekłem do obory, gdzie krowa w korycie leżałem przez całą noc. No.